Dwie nowe maszyny od firmy Novation. Trucks już testowałem, nowością jest Rhythm. Dziś chcę porównać te dwie maszyny, być może odpowiedzieć sobie też na pytanie, która z nich jest lepsza, którą z nich i komu bym polecił, a także bardzo kusi mnie, żeby przetestować, jak współpracują razem, także pewnie o tym będzie ten film. Na początek podstawowe różnice. Circuit Tracks to przede wszystkim 8-ścieżkowy sekwencer pozwalający tworzyć nam polifoniczne partie syntezatorowe, dwie w oparciu o pokładowe silniki syntezy, dwie ścieżki MIDI do sterowania zewnętrznymi urządzeniami oraz 4 partie perkusyjne, przy czym na każdej ścieżce możemy używać różnych sampli. Circuit Rhythm to również 8-ścieżkowy sekwencer, tyle że na każdej z tych ścieżek operujemy samplami, a zatem to przede wszystkim sampler może także nagrywać dźwięki z zewnątrz. Pokażę Wam teraz, jak stworzyć własny pakiet sampli, czy własny tak zwany pack. Korzystam tutaj z platformy Splice. Zresztą w ogóle u mnie na stronie jest też odrębny kurs. Nazywa się Kurs Tworzenia Muzyki ze Splice, także polecam Wam serdecznie. No i tutaj mam taką zainstalowaną aplikację, która pozwala mi pobierać te próbki, a zatem w ten sposób mogę je wszystkie tutaj po kolei załadować. Także spotykamy się za chwilkę. Po włożeniu karty SD, microSD do urządzenia wystarczy po prostu wysłać pak w ten sposób do jednej z pustych komórek, maksymalnie może być ich 32. No jest pół godziny później, tak jak słyszycie, to jest chyba dowód na to, że to urządzenie jest niezwykle inspirujące, bo za każdym razem, kiedy do niego siadam, coś z tego wychodzi. Wydaje mi się, że całkiem przyjemnie brzmiącego. Posłuchajcie może jeszcze na kilku przykładach, co potrafi. Mamy efekty, możemy wyciszać poszczególne ścieżki. No i w nowej wersji mamy także efekty zapętlające. Także zabawy jest z tym, co nie miara. Przyjrzymy się w takim razie bliżej, jak to działa. Jak powstała moja sekwencja? Powstała z załadowanych przeze mnie sampli. Zwróćcie uwagę, mamy tutaj 8 ścieżek. Włączę najpierw pierwszą. Dla tej ścieżki wybrana jest stopka. No i widzicie, że jest odtwarzana zgodnie z przebiegiem tego właśnie sekwensera. Pattern pojedynczy połączony z kolejnym po to, żeby uzyskać troszkę ciekawsze przebiegi. W przypadku stopy nie miało to akurat znaczenia, ale w przypadku innych sekwencji po prostu mam 32 kroki do dyspozycji, nie 16. Mógłbym oczywiście stworzyć dłuższą 64 czy 128-krokową sekwencję. No i tak jak widzicie, jeżeli chodzi o samą próbkę, to do dyspozycji mam takie parametry jak strojenie, czas czy punkt, od którego próbka jest odtwarzana, jej długość, mogę ją zatem skracać. No i slope, czyli coś w rodzaju takiej skrócenia obwiedni. Bardzo fajnie to działa, bo z jednej strony pozwala nam właśnie próbkę skrócić, wydłużyć atak, jeżeli tego byśmy chcieli.
jest distortion, który fantastycznie ociepla bas, co muszę wam koniecznie pokazać już od razu, zanim zapomnę to zrobić. Zwróćcie uwagę, jak to teraz działa. Tyle oczywiście było za dużo, ale dodanie odrobiny tego distortion w połączeniu z filtrem fantastycznie ociepla ten bas. No i oczywiście mamy tutaj podzielony na plasterki wokal na ścieżce drugiej. Zwróćcie uwagę, w trybie sample wybrałem opcję slice i gated. No i dzięki temu mogę teraz w trybie klawiaturowym wyzwalać fragmenty tej właśnie próbki. Jeżeli chodzi o pozostałe opcje, to mogę wyzwalać próbki w trybie one shot. No i tutaj też taka uwaga, jeżeli chodzi o circuit tracks, próbki można wyzwalać tylko i wyłącznie w trybie one shot. Tutaj trybów jest więcej, jest tryb gated, jest zapętlanie, jest możliwość odwrócenia próbki w czasie, co brzmi bardzo ciekawie. Też wyciszania próbek, choke, czyli można tworzyć tak jakby takie grupy wzajemnie się wyciszające. No i wybieramy, czy próbka jest odtwarzana właśnie w trybie podziału na fragmenty, czy też w trybie keyboardowym. Jeżeli chodzi o bas, to tu wybrałem tryb keyboardowy i dzięki temu mogłem nagrać po prostu ten bas. Oktawy można zmieniać za pomocą tych przycisków. Także mamy do dyspozycji wszystko, co jest nam do nagrywania sekwencji potrzebne. Na kolejnych ścieżkach kolejne elementy. Już nie pamiętam dokładnie, co na nich jest. Talerze. I tu prawdopodobnie nic nie zostało wybrane. No i oczywiście do poszczególnych ścieżek można dodawać także efekty. Spróbuję wam to teraz pokazać. Na przykład dodam do tego brzmienia jakieś efekty. To 8 ścieżka. 16 rodzajów efektu delay. Ale także pogłos. I to krótki, ambientowy oraz długi, jeśli tego byście chcieli. No i oczywiście efekty na sumie, tak zwany grid FX. Bardzo podobne efekty, takie remikserskie, mają też urządzenie Rolanda. Jest to bardzo fajna rzecz do występów na żywo. W przypadku Circuit Tracks sprawa wygląda bardzo podobnie, tyle że w miejsce tych pierwszych ścieżek mamy dwie ścieżki syntezatorowe, de facto dwa silniki syntezatorowe. W miejsce sampli mamy presety do, zdaje się, 128, nawet możemy zapisać w ramach jednego banku. Dość rozbudowany silnik syntezy. No jeżeli wybierzemy jakąś barwę, tak jak w tym wypadku, możemy ją w dość szerokim zakresie edytować. Zwróćcie uwagę na podpisane tutaj parametry. Oprócz tego standardowe ścieżki obsługujące sample, tyle że bez dodatkowych trybów takich jak właśnie dzielenie na plasterki, odwracanie w czasie czy bramkowanie. Także tak to działa. We'll be right back.
Oba urządzenia mogą ze sobą współpracować, wystarczy połączyć się kablem MIDI. W tym układzie zdaje się CircuitTrax jest tą maszyną nadrzędną, master. Niewolnikiem jest CircuitRhythm. Do jego wejścia MIDI in podłączyłem właśnie kabel MIDI. No i teraz łączę sekwencję trapową, przyspieszoną z sekwencją drum and bassową z CircuitTrax. Zwróćcie uwagę, jak fajnie, płynnie to przebiega. Włączyłem ścieżkę syntezatorową właśnie z CircuitTrax i łączę ją z melodią, która z kolei pochodzi z właśnie CircuitRhythm. W międzyczasie mogę bawić się efektami dla obu urządzeń. Jednocześnie właśnie wyzwalając efekty typu grid na przykład. Wyłącznie dla CircuitRhythm w tej chwili. I tutaj taka uwaga. W przypadku CircuitRhythm możliwe jest właśnie korzystanie z tego GridFX dla właśnie źródeł, które pochodzą z zewnątrz. Czyli jeżeli podłączyłbym odwrotnie, czyli wyjście CircuitTrax z wejściem CircuitRhythm, mógłbym przetwarzać to, co dzieje się w tej czarnej maszynie poprzez efekty właśnie GridFX w maszynie srebrnej CircuitRhythm. Jako że podłączyłem to w ten sposób, to mogę kontrolować jedynie to, co się dzieje tutaj. Kiedy filtruję dźwięk CircuitRhythm, nadal nieodfiltrowana perkusja CircuitTrax gra, a więc zależy od tego, jak co podłączymy. I tu jedna jeszcze uwaga, jeżeli podłączyłbym z kolei CircuitRhythm do CircuitTrax, to mógłbym przetwarzać czy dodać do dźwięków właśnie CircuitRhythm, na przykład pogłos czy delay. W drugą stronę nie mogę tego zrobić, ale mógłbym skorzystać właśnie ze wspomnianych GridFX. Zatem te maszyny zdają się naprawdę bardzo fajnie uzupełniać, tworząc naprawdę potężny system. I jeszcze jeden przykład z wykorzystaniem obu urządzeń. Tak jak słyszycie, CircuitTrax wykorzystuje do generowania perkusji, jeden z fabrycznych projektów, CircuitRhythm do generowania partii właśnie opierających się głównie na samplach, w tym także pętlach. No i tak jak widzicie, CircuitTrax to 2 syntezatory plus 4 ścieżki samplingowe. CircuitRhythm to 8 takich ścieżek, zatem te możliwości, jeżeli chodzi o wyzwalanie czy tworzenie różnych partii, wydają się troszkę większe, przynajmniej w mojej ocenie, w przypadku CircuitRhythm. Jeżeli natomiast myślicie o sterowaniu innymi urządzeniami, no to CircuitTrax oferuje trochę więcej, bo te pierwsze 4 ścieżki, jeżeli wyciszymy na przykład te 2 syntezatory, możemy wykorzystać jako właśnie polifoniczne ścieżki. Możemy tworzyć polifoniczny zapis właśnie do 6-głosowych akcentów, także zapisywać tutaj akordy. No i to wydaje się działać bardzo, bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o wejście audio, to oba urządzenia mają stereofoniczne wejście audio. Tyle, że CircuitTrax pozwala nam skierować sygnał z tego wejścia audio m.in. na efekty, takie jak delay czy pogłos. W przypadku CircuitRhythm nie jest to możliwe, ale możemy za to przetwarzać dźwięk, który trafi na wejście tego urządzenia, na przykład przez efekty właśnie bramkujące czy zapętlające typu GridFX, które zresztą podlegają większej kustomizacji w Novation Components. Jeżeli chodzi o sample, to tutaj, czy sampling, tutaj są największe różnice. CircuitTrax nie jest de facto samplerem. Sample możemy przesyłać tylko za pośrednictwem USB. CircuitRhythm potrafi nagrywać sample, ale też możemy je oczywiście przesyłać. No i oferuje nam znacznie więcej trybów ich wyzwalania. Możemy je dzielić, odtwarzać chromatycznie. Tutaj to jest duży atut moim zdaniem. Dzięki temu powstała na przykład chociażby ta partia basu, którą w tej chwili słyszycie.
Mamy też do dyspozycji więcej parametrów, jeżeli chodzi o obróbkę tych sampli, bo możemy dokładnie ustawić obwiednie, filtry, a także punkty startu. No i przede wszystkim mamy do dyspozycji właśnie wspomniany GridFX, jeżeli chodzi o same efekty, bo we wszystkich urządzeniach zawsze mieliśmy delay, reverb i sidechain, czyli możliwość właśnie ustawienia takiego pompowania, kluczowania, przydatnego właśnie w szczególności w muzyce klubowej, ale też urbanistycznej. Jeżeli natomiast chodzi o właśnie same możliwości MIDI, to tutaj też chciałem jedną rzecz mocno zaznaczyć, bo może nie zwróciliście na to uwagi, ale jeżeli chodzi o Circuit Rhythm, to możemy tworzyć zapis ten jednogłosowy z wykorzystaniem takiej podstawowej klawiatury chromatycznie, przełączając oczywiście oktawy. W przypadku Circuit Tracks mamy do dyspozycji aż 16 różnych skal, a zatem te pady to de facto nie jedna, a dwie oktawy. No i wybieramy, czy ma być to skala molowa, dorycka, czy może jakaś inna. Troszkę różnic ujawnia nam się także, jeżeli chodzi o sam storage, czyli tę kategorię właśnie, jeżeli chodzi o samą pamięć urządzenia, bo troszkę więcej pamięci na sample, Circuit Track 196 sekund, Circuit Rhythm 220 sekund, ale aż dwukrotnie więcej tych sampli może być, jeżeli chodzi o pack. No i to rzeczywiście się przydaje, bo sample pojedyncze perkusyjne są zwykle bardzo krótkie, więc to jest duża zaleta. No tutaj z kolei w przypadku Circuit Rhythm mamy aż 128 presetów syntezatorowych do zapisania w ramach jednego tak zwanego packa. Tych packów zdaje się może być 32 w obu urządzeniach. Na pewno w Circuit Rhythm, poprawcie mnie, jeśli pomyliłem się, jeżeli chodzi o Circuit Tracks. Jeżeli chodzi o sekwencer, to tutaj bardzo podobnie, bo 32 kroki na sekwencję, chyba że łączymy je właśnie w łańcuchy, to te sekwencje mogą mieć nawet 256 kroków, także działa to bardzo fajnie. Scen 16 w projekcie, czyli de facto możemy sobie zaprogramować różne kombinacje tych właśnie patternów, czy ciągów patternów nawet w ramach właśnie tutaj miksera i to są te zielone przyciski, które widzicie tutaj. No i wreszcie też mamy do dyspozycji pełnowymiarowe właśnie wyjścia MIDI in, MIDI out, co też z pewnością jest sporym krokiem do przodu. Nie musimy się martwić o kompatybilność tych przejściówek, z czym czasami bywał problem. Pora zatem na podsumowanie. Nie są to pierwsze urządzenia typu Circuit, które testuję. Na mojej stronie znajdziecie testy pierwszego Circuita, darmowy kurs właśnie pokazujący, jak stworzyć utwór z jego wykorzystaniem. Testowałem też taki syntezator circuitowy, on się nazywał Monosynth czy Monotrack. Nie mogę sobie już przypomnieć w tej chwili, ale ten test również znajdziecie na mojej stronie, umieszczę do niego link w opisie. Jeżeli miałbym wybierać, to mnie osobiście bardziej zawsze kręciła praca z samplami, a więc ich dzielenie, wyzwalanie od tyłu, zapętlanie, dodawanie pogłosu. To i tutaj w tym względzie bardziej dla mnie interesujący jest Circuit Rhythm, ale z drugiej strony, jeśli myślicie o pracy czy zaprzęgnięciu Circuita do współpracy z jakimiś zewnętrznymi urządzeniami, to być może lepszym, pragmatycznym wyborem będzie jednak Circuit Tracks, bo tutaj nie dość, że dwa syntezatory na pokładzie, to jeszcze dwie ścieżki MIDI i to z możliwością wyzwalania akordów do 6 głosów na każdej ścieżce, więc to może przeważać szale. Circuit Rhythm trochę więcej efektów, te efekty takie właśnie GridFX, więc to wydaje się ciekawe. Trudno naprawdę wskazać jakiś minus tych urządzeń. I to, co jest takie najbardziej niesamowite w nich, to, że one po prostu niesamowicie zachęcają do zabawy. To już jest kolejna inkarnacja i tu wszystko zostało dopracowane, bo i obudowa jest nieco mniejsza, i wbudowaną mamy baterię,
I te potencjometry są też gumowane, znacznie przyjemniejsze w dotyku. I poprawiono pady. Także pod względem i designu, tego wzornictwa, ale też wszystkich jakby użytkowych rzeczy, wydaje mi się, że trudno już wskazać tutaj coś, co mogłoby być do poprawy. Oczywiście pewnym ograniczeniem jest sampling w mono, ale z drugiej strony architektura urządzenia jest telefoniczna. No i mnie osobiście nie brakowało przestrzeni w tych przykładach, które przygotowałem dla Was w tym teście, więc myślę, że Wam też nie powinno ich brakować. Zawsze można pewne rzeczy zgrać do jakiegoś systemu DAW i jeszcze dodatkowo je przetworzyć, ale wydaje się, że jest tutaj tych efektów na tyle dużo i na tyle fajnie działają te filtry, czy distortion nawet, którym właśnie podkręcałem bas, że naprawdę nie potrzeba więcej, żeby ruszyć ludzi na parkiecie. Także bardzo fajny, elastyczny sekwencer, ale przede wszystkim mega, mega intuicyjna obsługa i takie urządzenie, które po prostu inspiruje, zachęca do tego, żeby komponować. Tyle tym razem ode mnie. Dzięki, do usłyszenia.